26 dzień lipca, wtorek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Samorząd miejski wspomoże finansowo szpital wojewódzki. Tysiące osób rocznie otrzymuje od nas pomoc. Wśród tych ludzi oczywiście są ludzie niepełnosprawni, nie tylko intelektualnie, ale również i ruchowo. 18. Izerska Gala odbyła się w Mirsku. Przede wszystkim dla turystów chcemy im pokazać bogactwo gór izerskich, Pogórza Izerskiego, no i oczywiście samego Mirska. 55 tysięcy złotych przekaże bolesławiecki samorząd lokalny na rzecz wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. Pieniądze te wspomogą remont podjazdu do budynku poradni zdrowotnych oraz budowę platformy komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Bolesławiecki Samorząd Miejski oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych podpisali umowę o dotacji, którą ten pierwszy udzieli na prace związane z przystosowaniem budynku poradni przyszpitalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i o ograniczonych możliwościach pokonywania obecnych utrudnień w dostępie do tego budynku. W naszej poradni mamy usytuowane w budynku poradni kilka rodzajów poradni. Korzystają dzieci, korzystają dorośli, zarówno jest to poradnia psychiatryczna, jak i neurologiczna. Tak naprawdę to codziennie dziesiątki ludzi się przewija przez ten budynek, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast tysiące osób rocznie otrzymuje od nas pomoc. Wśród tych ludzi oczywiście są ludzie niepełnosprawni, nie tylko intelektualnie, ale również i ruchowo. Samorząd miejski wyasygnuje kwotę 55 tysięcy złotych, by wspomóc remont podjazdu i wejścia do budynku poradni, tak by swobodny dostęp do niej mieli i ludzie starsi z ograniczoną swobodą ruchów, i niepełnosprawni, i w końcu rodzice z dziećmi na wózkach. I mówimy o platformie schodowej, tak to się nazywa, i nie wymaga użycia ani siły, ani specjalnie. Obsługa nie jest trudna, dlatego że to jest sterowane radiowo, elektronicznie i po prostu pacjent czy osoba będąca na wózku jest albo przez kogoś, albo sam może wjechać na tą platformę i platforma swobodnie go przemieści na poziom, gdzie znajdują się poradnie. Także jest to nowoczesne rozwiązanie, które jest stosowane dzisiaj w wielu obiektach. Przed obiektem będzie też przygotowany podjazd dla samochodów, a w tym karetek pogotowia. Z platformy będą też mogli korzystać rodzice, którzy przybędą tu z dziećmi w wózkach, i wszyscy, dla których po prostu problemem jest wejście po schodach. A teraz zapraszam na blok skrótowych wiadomości. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca miasta, który dokonał włamania i kradzieży w jednym z miejscowych pensjonatów. Mężczyzna mieszkał w nim przez miesiąc, a wyprowadzając się, skradł elektryczny podgrzewacz wart 500 zł. Złodziej miał już wcześniej na swoim koncie kradzieże. Grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. Oferty należy składać do 8 sierpnia. Szczegółowe informacje na temat tej oferty dostępne są na witrynie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Programy zdrowotne. Wprawdzie do Bolesławca nie przyjedzie żadna grupa młodzieży biorącej udział w Światowych Dniach Młodzieży, ale namiastka tego wydarzy się w najbliższą niedzielę. W drodze powrotnej do domu w Bolesławcu pojawi się bowiem 130 Francuzów. Z niedzieli na poniedziałek będą spali w gimnazjum samorządowym nr 2, a w poniedziałek o 9 wezmą udział we mszy świętej w Bazylice Maryjnej. Jest prośba do mieszkańców, by upiec ciasta dla pielgrzymów i w niedzielę przynieść je do godziny 15 do gimnazjum. Zakończyło się jedno z bardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie – Izerska Gala. W tym roku impreza w gminie Mirsk odbyła się po raz 18. Osiągnęła zatem pełnoletność.
Izerska gala rozpoczęła się myśliwskimi zawodami strzeleckimi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mierzk w Mraczkowicach. 2 godziny później odbyły się także zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza, ale tym razem w Centrum Mirska i z broni pneumatycznej wystartowali amatorzy. Jednak impreza nabrała tempa dopiero na stadionie miejskim, za sprawą Festiwalu Smaków i Rękodzieła. 18. Izerska gala rozpoczęta od samego rana dla mieszkańców, ale i dla turystów. Przede wszystkim dla turystów chcemy im pokazać bogactwo gór izerskich, Pogórza Izerskiego, no i oczywiście samego Mirska. Tak się utarło już od 6 lat, że w Izerskiej gali zawsze w sobotę jest miasteczko rękodzielników, są produkty lokalne, są konkursy związane z produktami lokalnymi i ten pierwszy dzień zawsze należy do partnerstwa. To, co tutaj możemy zaprezentować i do czego zachęcamy, to do odwiedzania tej imprezy, zapoznawania się z tym, co nie można kupić w sklepie, co wspaniałe rzeczy robią rzemieślnicy zamieszkujący ten teren. Każdy z wystawców wziął udział w konkursie ekorękodzieła zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W tym roku pierwsze miejsce zajął Jacek Ogrodowczyk. Deski kuchenne stworzone do przygotowywania, do serwowania potraw z samych twardych, liściastych gatunków. Drewno jest odpowiednio sezonowane, najpierw na dworzu, potem w suszarni. Wszystko jest zabezpieczone olejem lnianym, a potem jeszcze taką pastą z oleju lnianego i wosku pszczelego. Także można to myć, można nawet do zmywarek wrzucać i nic się z tymi dechami nie dzieje. Od ceramiki użytkowej po ceramikę artystyczną. Są rzeczy czy przedmioty wykonane przez żonę ręcznie wszystkie, które mogą być użytkowane w domu, ale również i mogą być ozdobą w domu. Oprócz tego odbyły się konkurs na lepienie pierogów na czas, darcie pierza, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Wieczór upłynął pod znakiem występów zespołów muzycznych. Na scenie zaprezentowali się Black Street Noise, Kartki, Zeus, a gwiazdą wieczoru była Cleo. Oczywiście wszystkie moje hity, przy których się super naprawdę zawsze bawimy. No i oczywiście kilka takich kawałków, które no, nie spotkacie na płycie, ale tutaj zaprezentuję. 2. dnia do gminy Mirsk zjechały się 22 zespoły folklorystyczne. Wszystko za sprawą izerskiej gali folkloru. Na stadionie miejskim każdy z nich zaprezentował przygotowane przez siebie tradycyjne potrawy i wystąpił na scenie. Tu jest właśnie zachowana ta tradycja potraw, śpiewu, tych tradycyjnych w ogóle naszych poleskich czy starych pieśni kresowych. Tego nie ma na innych przeglądach. Czujemy się współgospodarzami, dlatego jedzonka mamy dużo, dobrego, świeżutkie, tak jak nasze mamy i babcie gotowały. Jest to naprawdę wielka satysfakcja i wielka chwała władzom, dla władz miasta, że możemy tutaj dzisiaj być wszyscy. Po przeglądzie zespołów folklorystycznych przyszedł czas na finał gali. Tym razem na scenie wystąpiły 2 zespoły – Kukawski Band i Bratanki. Jestem pozytywnie nastawiona i pełna energii, więc mam nadzieję, że ona też się udzieli mieszkańcom Mirska. Mamy nową piosenkę, nowy utwór, którego premiera będzie dopiero na jesień, a prapremiera właśnie w Mirsku. W ten sposób zakończyła się 18. edycja Izerskiej Gali w gminie Mirsk. Po reklamach zapraszam do obejrzenia prognozy pogody dla Bolesławca na środę, a po niej nadamy nasze powtórkowe materiały. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.